10. Cześć, witam was, fany Straży Pożarnej, fany Chińczyków, fani klocków za 2,99. Po ostatnim dość mocno traumatycznym odcinku postanowiłem wziąć sobie coś na warsztat lżejszego. Myślę, że to nie będzie tak złe, przynajmniej mam taką nadzieję, a jest to coś chyba na kształt, no wiecie, jakiejś łodzi ze Straży Pożarnej i tak dalej. Dodatkowo wygląda, że zmienia się też w ten... No tak, jest dwa w jednym, no to przecież drugi statek, taką inną wersję statku. Jakieś alternatywami będę się zajmował, niczym na moim bazowym kanale. No, jak wiecie, mam też bazowy kanał, gdzie zajmuję się LEGO. To już nie takie oczywiste, bo jest was tu coraz więcej i przypuszczam, że nie jesteście też do końca już fanami tym, co na moim bazowym kanale. Tak, zapraszam was serdecznie na tamten kanał, jeżeli jeszcze tam nie byliście. No, oczywiście nie spotkaliśmy się tu, by rozmawiać o moim drugim kanale, tylko o chińskich podróbkach za 2,99. Więc rozmawiajmy o nich. Red Fighter the Capitan, czerwony wojownik kapitan. Oczywiście jest to dość głośno luźne tłumaczenie. Firma to Kulebao, no niech mnie kule biją, chyba miało być. Kule biją, no to firma, która jest pierwszy raz u mnie na kanale. Zobaczymy, jaki to jest rodzaj klocka, czy w ogóle się opłaca, czy w ogóle to fajne. Mamy tutaj również do it yourself. Czy to są modele, które możemy zrobić z tego pojazdu? Wątpię, natomiast są to modele, które jeszcze możemy kupić. 5 pojazdów za łącznie 15 zł, no sprawdźmy, że to jest fajne, natomiast wiemy, że zmienia się to też dużą, choć karykaturalną, trochę wielką postać strażacką. No, przypomina mi to ciut Mixele i tego Mixela Maxa, który również był na moim kanale. Mixele oczywiście, Maxa mi się nie udało zbierać. Dużo chińskich napisów, dziwnych chińskich napisów. Jest informacja, że możemy umrzeć. No i u góry oczywiście teksty motywacyjne typu set your imagination free and try. Oczywiście nie będziemy się tu połczerstwem zajmować, kochani, sprawdźmy, czy kule bio jest czymś, co jest bawialne, kochani. No przede wszystkim, ojojoj, jakaż oryginalna instrukcja, niech mnie kule biją. No, dobra, wiecie, mamy różne instrukcje, często są to instrukcje przypominające kartki z kredytów. No i ta tym bardziej jest taka, bo jest tylko z jednej strony zadrukowana. Choć papier jakby ciut grubszy niż tych wszystkich tak zwanych kredytówkach, jak ja to nazywam. No ale instrukcja to, no kochani, nie powala. Nie oszukujmy się, instrukcja nie powala, bo to jest cała instrukcja. No ale okej, może da radę. Przez folijkę nie wygląda źle. Folijka okej, nawet bym powiedział gruba. Kloc w dotyku. Kloc w dotyku, kochani. Na studach brak napisów. Kloc w dotyku zły nie jest. Przez takie, że tak to jakieś kanty i tak dalej, takie zaniedbania, widać, że to oczywiście nie jest oryginalne Lego. Sprawdźmy, jak to się czepia siebie. Czepia się siebie w miarę okej. Tu nie mamy z tym, nawet jest to jeden z tych klocków, które chytają się za mocno i mówimy tu nawet o tych klockach takich bazowych. To też się trzyma. Chodzi ciut nawet oporniej niż Lego. Nie jest, kochani, więc jakoś tak źle. Jeszcze spójrzmy na to. Biały, no faktycznie mógł być trochę bardziej biały. Bo jest taki perłowy, bym powiedział, bardziej niż stricte biały. Jakość kloca więc, kochani, nie jest zła. A pamiętajmy, 2,99 to kosztuje. Nie traćmy jednak czasu. Zapowiada się, że nie będzie tragedii. Choć dobrze też nie będzie, ale nie chwalmy kloca przed zachodem i przed pożarem. Wszak mamy tu narysowany pożar, więc nie wiadomo, czy jak tego zbudujemy, nie zapali mi się dom. Zbudujmy to na spoiled buildzie, prawda? Spróbujmy. No, menu trochę jak ostatnio wróżki, czyli widzicie, mamy trzy poziomowe, czyli przyjmujemy jakiś środek, który się kupy nie trzyma, nagle z dołu, z góry, bach, bach, bach. Dobra, nie traćmy czasu, budujmy. Speed build. No i moi drodzy, mamy już model zbudowany.
A widzieliście, na początku były takie chwile, że przyglądałem się pewnym klocom, ponieważ, no moi drodzy, tak, nie da się ukryć, że no, na pierwszy rzut oka wygląda zestaw dobrze, później się trochę skończyło. Spójrzcie, jak tu nam brzydko odstaje, mówię tu o tym elemencie, spójrzcie, dosłownie nam to tu brzydko odstaje. I tak jest z obydwu stron, więc to, że zmienimy kolejność kloca, nie jest jakby tu ważna. No, pod koniec tego składania, który mi się rozleciał w rękach, drugi później prawie zrobił to samo. Nie wiem do końca czemu, bo generalnie trzyma się to dobrze, ale ma takie momenty, że nie trzyma się dobrze, trzyma się źle. Jak widzicie, tutaj jest niedociśnięte, na przykład dociśniemy, to ja się boję, że mi się rozleci w rękach. No nie, nie rozleciał się. 2,99! No teraz jak mi się udało jakoś to docisnąć, no to tej jakby tragedii nie ma, ale spójrzcie na przykład też, teraz to dostrzegłem tu na tym szarym, o, jakby jakieś zadrapania już tutaj były dosłownie. 2,99! Od początku. Kupy to się trzyma średnio, przypuszczam, że przy bardziej intensywnej zabawie nam się to rozpadnie. Choć mogę się mylić, ale sami widzieliście, miałem trochę problemu przy składaniu tegoż. Natomiast już faktycznie udało się to jakoś sklecić, jakoś się to trzyma. Jakość kloca jest ok, choć nie powala. Czy można się tym fajnie pobawić? No może i można jako miniaturce, choć ta szyba, która jest szara, no nie chciałbym, by strażacy, którzy płyną gasić moją łódkę, mój dom, mieli taką szybę, no bo nie oszukujmy się, nic chyba przez nią nie widzą. A jeżeli już coś, to ta sikawka zasłania im resztę. Przypuszczam, że mówię, trochę bardziej bym to pościskał, gdzieś by mi się to w łapach rozleciało. Choć wbrew pozorom, no musiałbym się chyba postarać, mimo wszystko, by tak się stało. Bo jak już udało się złożyć, to już nie jest źle. Kochając, no generalnie nie jest źle z tym zestawem, choć dobrze też nie. Mimo wszystko, no chyba nie mogę mu wystawić piątki, jak niedawno zestawem mi był taki jeden zestaw, który powiedziałem, że jest mi ani obojętny, ani fajny, ani zły. Był ciężki do recenzji. Tak ten również jest taki, nie to fajny, nie to zły, ale już w którymś kierunku, no to raczej niczego nie urywa i raczej, nie no, też 5 na 10. No i tak kończymy tą recenzję, bo spadł i się na kilka innych części rozwalił i... Nie, właśnie tak dużo, tylko ten jeden w sumie zginął. No to nie, no tak na upadek to nie jest źle. 5 na 10. Jeżeli chcecie klocki Kulebao, kule biją, czego one się tam nazywają. No i nie macie za dużo hajsu, a chcecie mieć jakiś taki pojazd, żeby sobie nim, wiecie, popływać miniaturką i tak dalej. Można kupić, to nie ma co. Nie spodziewajcie się rewelacji, nie spodziewajcie się, że kloc będzie nie wiadomo jak fajny, no ale też kosztuje 3 zł. Za 5 absolutnie ocena byłaby mocno już negatywna dla niego, za 3, no powiedzmy ok. Tragedii nie ma, ale nie ma też szczęścia. Także kochani, miejmy tylko nadzieję, że tacy strażacy nie przypłyną gasić naszego domu. No cóż, może jeszcze kiedyś trafimy jakieś prawdziwe perełki, a nie po prostu przeciętniaki właśnie tu w WTF-ach. Natomiast jeżeli lubicie strażaków, zapraszam was na inne moje filmy, choć właśnie są one na bazowym kanale z LEGO. Jest tam trochę strażaków, polecam wam je serdecznie, a może i tu się gdzieś takie jeszcze pojawią. Dziś już kończymy. Piszcie mi, czy macie takie coś w domu, czy skłonilibyście się na kule bio, czy nie. No i do zobaczenia oczywiście wkrótce, bye!